Wiecie co? Czas na uwagi szkolne 3! A jeżeli chcecie, żeby były uwagi szkolne 4, czyli kontynuacja naszej najlepszej części, to przede wszystkim wyślijcie wasze uwagi szkolne na kacperromontażysta@gmail.com. Jeżeli będą dobre, zabawne, ciekawe, bądź po prostu wyjątkowe, to na pewno polecam do odcinka. A warunkiem drugim jest naturalnie kliknięcie przycisku subskrybuj, bo... Jeżeli nie subskrybujecie, to płaczą małe kotki i małe pieski i wszystkie zwierzątka cierpią. Więc subskrybujcie kanał i lecimy! Najlepsze uwagi mojego kolegi. Uczeń chodzi bez pozwolenia po klasie, na prośbę, żeby siadł w ławce, odpowiada, że ruch to zdrowie, a w życiu się jeszcze nasiedzi. No, bądź co bądź, miał tutaj rację, no nie uszukujmy się, ale całą resztę życia i tak będzie siedział. Oczywiście za kratami. 27 października 2016. Kategoria kultura języka. Treść: obraża w internecie panią od plastyki, wypisuje w postach cytat: betoniara znów przytyła. Obgaduje kolegów i koleżanki z klasy w sieci, stawia kolegów i koleżanki w bardzo negatywnym świetle. Betoniara znów przytyła. Ej, ale moment, moment. Jakby samo to określenie na nauczycielkę, to już tam pobijmy, nie? Ale sam fakt stawiania w negatywnym świetle... Czy jest to coś super złego? Nazwa inna negatywna. Komentarz: jazda na krzesie na wstecznym bez prawa jazdy, kasku świateł oraz zapiętych pasów. Okłamuje nauczyciela, że ma prawo jazdy. Jak to w ogóle jest możliwe, żeby jeździć na krześle na wstecznym? I to jeszcze bez kasku i świateł i zapiętych pasów. Ja mam tylko taką dziwną rozkminę. Jakby, co jest dziwniejsze w tym momencie? To, co zrobił ten uczeń? Czy sam fakt, że nauczyciel wpisał taką uwagę? I to o takiej treści! 18 września 2016. Kategoria: zachowanie na lekcji. Kacper przeszkadza... Kacper, to... To musi być dobra uwaga, wręcz pozytywna. Kacper przeszkadza. Głośno wypowiada się na przykład: mam w dupie telefon. Ciekawo, czy z łączonymi wibracjami. Listopada 2013. Kategoria: szacunek dla innych osób. Treść: Paweł wbił drewnianą wykałaczkę w nogę koleżanki. A to faktycznie za to powinna być uwaga, bo to nie powinna być wykałaczka, tylko osikowy kołek. I to w dodatku nie w nogę, a w serce. Następnym razem się postaraj. Dziękuję. Bo wiecie, bo wampiry zabija się, wbijając mu osikowy kołek w serce, nie? No to... Jeżeli któraś z waszych koleżanek nie rzuca cienia, no to... Wiecie, co robić. Nie wbijać im osikowych kołków, po prostu uciekajcie, głąby. 23 stycznia 2018. Treść: uczeń nie wie, do czego służy krzesło. Uczeń nie wie, do czego służy krzesło. No chyba chodzę do szkoły, żeby się jednak czegoś nauczyć. No to może po prostu mu pokażcie. Jezus, w czym problem? Pierwsza szkoła na Podlasiu, oczekujecie, że ludzie będą wiedzieć, do czego służy krzesło. No kurde, no ludzie. Nazwa: niestosowne zachowanie. Treść: Mateusz czyni niezdrowe umizgi względem pośladków i uda koleżanki. Czy to jest aż takie odpowiednie zachowanie? No w sensie... A może ona po prostu była brudna? No jeju, chciał ją wyczyścić, a tutaj nauczyciel to źle zinterpretował. No Boże Święty, od razu jakieś problemy. Ja absolutnie nie rozumiem tutaj, jakby co tutaj jest złego. Ja bym się nie podpisywał. Uwagi szkolne. Uczeń wali gruchę na lekcji. W sumie lepsza grucha na lekcji niż kryształ w szkole. Kto wie, ten wie. A jeżeli nie wiecie, to natychmiast proszę mi odrobić poprzedni odcinek z uwag szkolnych, klikając w ten link. To jest wasz święty obowiązek ucznia. Albo nie, to nie jest wasz obowiązek ucznia, bo tego nie zrobicie. To jest wasz obowiązek dobrego widza. Do it! 6 marca 2018. Treść: uczeń wkłada szczotkę do czyszczenia toalety do plecaka kolegi. To w sumie nie widzę problemu, bo i tak gówno idzie tam znaleźć. 30 maja 2018. Kategoria: zachowanie. Kuba, Wojtek, Mateusz i Piotrek uciekli o 3 w nocy na wycieczce szkolnej przez okno w swoim pokoju, aby kupić kebaba, tłumacząc się, że pensjonat nie zapewnia im odpowiedniego wyżywienia. Że jak? Ktoś powiedział: zbilansowana dieta? Ta tfu! W życiu! Jedyne prawdziwe źródło białka i dobrego pożywienia to dobry kebab. Mua! True story. Zachowanie na lekcji. Uczeń nie wykonuje poleceń, zamiast pracować bawi się klawiaturą i odwraca obraz w komputerze. To za odwracanie obrazu w komputerze są uwagi? Jakby za to były uwagi w moim technikum, to... Wow!
Kacper z naganą przez 4 lata. Ja nie mogę. W sumie nie tyle Kacper, co cała moja klasa. Co nie zmienia faktu, że ja nie mogę. Arogancja wobec nauczyciela, stwierdzenie ucznia, pan jest jakiś inny. No co? Może chodziło, że... Pan jest wyjątkowy. Pan jest naprawdę niesamowitym nauczycielem. Strasznie mi pan imponuje. Naprawdę, w porównaniu do innych to... Pan jest jakiś inny, pan jest... Family friendly, nie wrzucajmy tego. Chyba, że nie będzie 10 minut. Zachowanie, przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć, rozmowy, chodzenie po klasie, lekceważenie poleceń nauczyciela. Ocena, -2. Komentarz, Krzysztof na lekcji historii zdejmuje koledzy z... karpetki. Ej, to w sumie na swój sposób powinno pójść pod zamach, nie? Bo to... To było celowe, zamierzone działanie, które miało na celu skrzywdzić połowę klasy. Ale bardziej mnie w tym ciekawi to, że dlaczego ten cały chłopak, któremu on te skarpety ściągał, nie miał na sobie butów. To jest bardziej interesujące dla mnie niż to, że mu ściągał skarpety. Jak to się stało? Na to chyba nigdy nie poznam odpowiedzi. Na technice dostałem uwagę zamówienie. Mam penisa i nie zapacham się go użyć. Normalnie ogniem i mieczem lat 2000, nie? 100%. Kultura osobista. Treść. Narysował koledze penisa na czole. Za coś takiego jest uwaga? Na IEM-ie rok temu Mandzie narysował mi penisa na ręce. Co? A gdzie jego uwaga za to, co? O nie. Tak być nie będzie. Ja się czuję poszkodowany. Idziemy do waszych komentarzy. Na melodię hymnu szkolnego ułożył pieśń zagrzewającą uczniów do walki z nauczycielami. To jest złoto. Boże. Na melodię hymnu ułożył pieśń zagrzewającą uczniów do walki. Ja pierdzielę. Co za kozak. Uczniowie pod okupacją nauczycieli. Czas na powstanie. I powtarzamy to, co działo się w 45 w Warszawie. Moja uwaga. Bił się z chomikiem w toalecie. No wiecie, jedni mają chomiki, a inni pytony. A Drik słucha. Skoro dzwonek jest dla nauczyciela, to czemu jak zadzwoni mamy wchodzić do klasy? Właśnie, skoro dzwonek jest za nauczyciela, to czemu powinno się wchodzić do klasy? Ale to jest dobra puenta. Wy ktoś tak zrobi, ja chcę zobaczyć taką uwagę szkolną. Jak ktoś dostanie uwagę za powiedzenie takiego tekstu, to musi być złoto. Maria S. Moja uwaga, uczennica weszła na schody. Naprawdę, po prostu taka uwaga, tak dobra uwaga, nie? Uczeń oddycha. Naprawdę to się niedługo stanie. Ktoś dostanie taką uwagę prędzej czy później. Uczeń oddycha. Ja tylko na to czekam. Lefty. Najdziwniejsza uwaga dla całej klasy. Klasa rozlała tajemniczy płyn na podłogę. Tajemniczy płyn. Niesamowity tajemniczy płyn, którego nikt się nie spodziewał. Najpewniej ta uwaga została wlepiona w Hogwarcie. Tajemniczy płyn. Niedługo w kinach. Uczeń jadł kanapkę na przerwie. To moja uwaga. Może powinieneś jeść ją na lekcji czy coś? Nie wiem, co nauczycielowi się nie podoba. Ale bardziej zastanawia mnie to. Tajemniczy. Rozlali twój płyn. I wszystko jasne. Mateusz Bodel. Ukradł ze szkolnego WC sedes i przechowuje go w tornistrze. Dobrze, że nie żąda okupu za niego. Co za bezsens. Kraść kibel ze szkoły. A w sumie ciekawe, czy z zawartością. Uwaga. Uczeń sika z parapetu na kolegę z klasy. I to naprawdę autentyk. Historia długa, nie na komentarz. Ej, ale ziomek, weź napisz komentarz. What the fuck. Ja bym się bardzo chętnie dowiedział, co tu się tak naprawdę stało. W sensie. No. W sensie takim, że już kończymy ten odcinek. Jeżeli chcecie kolejne uwagi szkolne, to zapraszam was do subskrybowania kanału, bo tak naprawdę po kliknięciu przycisku subskrybuj odblokujecie funkcję Kacper Premium, która uprawni mnie do nagrania 4. odcinka z uwag szkolnych. Więc jeżeli czekacie, chcecie bądź niecierpliwicie się na kolejny odcinek, to wiecie co robić. Ja nazywam się Kacper Ritz i widzimy się już w kolejnym. Hej, hej!